gdzieś te momenty jakieś były. Nie było może ich dużo do momentu czerwonej kartki, ale staraliśmy się. Po raz kolejny tak naprawdę traciłem bramkę ze stałego fragmentu. 1-0, później gdzieś 2-0 gdzieś wyskakuje zza pleców. No a później tak naprawdę to już gdzieś tam ruszyliśmy w drugiej połowie. Przez 5-10 minut tak naprawdę powiedzieliśmy sobie w szatni, że mamy wyjść wysoko. I to było widać, no ale przeciwnik to skrzętnie później wykorzystał i dalej odniósł jeszcze wyższe zwycięstwo. Teraz najważniejszy jest mecz po prostu z Górnikiem i na tym musimy się skoncentrować, będziemy mieli analizę, musimy wszystko zrobić, by przejść do następnego.